takim pięknym akcentem rozpoczęliśmy finał drugiego powiatowego konkursu literackiego Szuflada 2021. Bardzo się cieszę, że w tym roku, chociaż w takich skromnych okolicznościach, ale udało nam się spotkać na żywo, ponieważ w zeszłym roku konkurs odbył się całkowicie w formie online. Bardzo się cieszę, że mogę Was dzisiaj zobaczyć tutaj i że gościcie tutaj z nami. Pomysł na ten konkurs narodził się po którymś z dni retoryki, kiedy Tomek Daczko, obecny tutaj, powiedział mi, że wielu jego uczniów pisze własne teksty, teksty piosenek, wiersze i wtedy przyszło mi do głowy, że fantastycznie by było zorganizować konkurs, gdzie moglibyście się podzielić tymi swoimi twórczymi działaniami. Pomysłowi bardzo przyklasnęła Asia Cieśniewska, której to właśnie nasz konkurs literacki zawdzięcza swoją nazwę, czyli Szuflada. Mam nadzieję, że konkurs będzie rósł w siłę, że będziecie nam nadal przesyłać swoje teksty i że będziemy się spotykać co roku i że co roku te spotkania będą coraz w szerszym gronie, a nie mniejszym. Moi drodzy, przede wszystkim dziękuję wszystkim uczestnikom za to, że przesłali w tym roku swoje teksty, że zdecydowali się podzielić swoimi myślami, często bardzo, bardzo głębokimi, bardzo osobistymi i naprawdę ogromne brawa dla Was za tą odwagę, za to, że chcecie to robić i że dzięki temu my możemy na chwilę zanurzyć się w tej Waszej wyobraźni. I właśnie w tym momencie chciałabym Wam wszystkim symbolicznie podziękować poprzez wręczenie dyplomów z podziękowaniami za udział. Jeżeli na sali są obecne osoby, które będę wyczytywać, to serdecznie zapraszam na scenę po odbiór tych podziękowań. Monika Bochyńska, wielkie brawa. Barbara Felczak. Dziękujemy. Krystyna Kosieracka. Nie. Wielkie brawa. Pani Grażyna Grobelska. Ja mogę odebrać. Proszę bardzo, zapraszamy. Przed chwilą się z nią widziałam, nie może uczestniczyć. Rozumiem. Pan Jan Sot. Wielkie brawa. Też mogę odebrać. Dziękuję bardzo. Ja powiem, że jestem z atutu i wszystkich atutowiczów. O, no to wspaniale. Pani Grażyna Starus, wielkie brawa. Jest Grażynka z nami. Spokojnie. Nie wchodź, Grażynko. Wielkie brawa. Pani Nina Lewandowska, wielkie brawa. Pani Anna Gogu. Dzięki. Jest Pani Anna. Serdecznie dziękujemy. Pani Mirona Michlaszewska. Wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Sztandur-Leszczyńska. Nie dojechała, to moja koleżanka. Bardzo proszę. Pani Maria Wąsikowska. Pani Mirona dzisiaj wyjeżdża stąd. Duże ma Pani pudełko. Proszę im się wcale nie przyznawać. Dziękujemy Pani Mario. Witold Cęk. Wiem, że Witold jest na kwarantannie. Wielkie brawa dla niego. A, tak? Proszę bardzo. Dziękujemy. O, dziękuję ślicznie. Marysia Mleczko. Jest Marysia. Dzień dobry, Marysiu. Dziękujemy. Julia Antczak. Wielkie brawa dla Julii. Piotr Błaszczyk. Wielkie brawa. Autorka o pseudonimie Róża jest z nami. A nie, nie ma, bo wiem, że jest na kwarantannie. Wielkie brawa dla Róży. Mam nadzieję, że będzie nas ogląda. Katarzyna Orzeszek. Wielkie brawa. Dziękujemy. Mojej imieniczce. Wiktoria Czarnecka. Wielkie brawa. Bardzo dziękujemy, Wiktoria. Aleksandra Pietryka. Brawa. Jest Aleksandra. Dziękujemy. Mateusz Borowski. Jest Mateusz na Mateusza. Weronika Krzemińska. Wielkie brawa. Maciej Matarzyński. Wielkie brawa. Zapraszamy mamę. Bo wiem, że Maćka dzisiaj nie może być, ale bardzo prosimy o przekazanie. Dziękujemy. Autor o pseudonimie Franek.
też chyba dostałam wiadomość, że jest chory, więc wielkie brawa dla niego. Lucja Niedzińska. Wielkie brawa. Dziękujemy, Lucja. I Gabriela Wilczyńska. Wielkie brawa dla niej. Gabrysia jest na kwarantannie. No niestety, takie czasy. Drodzy Państwo, tylko taka ciekawostka. W tym roku było mniej zgłoszeń niż w zeszłym, prawie o połowę, ale daliśmy prawie dwa razy więcej nagród. Co świadczy o poziomie waszych dzieł. Ale o tym, jaki był ten poziom, to jeszcze musicie chwilkę poczekać. Nawiązując do piosenki na wstępie, tak, bardzo trudno nam dawać innym szczęście i radość, ale niewątpliwie swoimi tekstami, które nadesłaliście na nasz konkurs, daliście nam i szczęście, i radość, wzruszenie, czasem łzy, czasem złość, ale niewątpliwie był to cały wachlarz emocji. Za to Wam bardzo gorąco dziękujemy. Piosenkę na Dzień Dobry zaśpiewała Oliwia Zawadzka, a teraz zapraszam na scenę Magdę Bielaczyc, która zaśpiewa bardzo smutną piosenkę retro. A powiem, dlaczego deszczowe takie piosenki wybrałam, ponieważ byłam przekonana, że będzie pogoda jak wczoraj. Czyli deszcz, zimno, wiatr, czyli typowy listopad. Natomiast ta piosenka, jest to piosenka napisana przez Andrzeja Sikorowskiego, która mówi nie tylko o deszczu, ale i o tym, jak się pisze wiersze. Lato było jakieś szare i słowikom brakło tchu. Smutnych wierszy parę ktoś napisał znów. Smutnych wierszy nigdy dosyć i zranionych ciężko serc. Pierwszą piosenkę zaśpiewała Oliwia Zagajewska. Moja pomyłka za nazwisko. Dziękujemy bardzo. Gdzie Kasia? Ach, to może ja. To zapraszam na scenę Tomka Daczko, który swoje podsumowanie teraz Państwu zaprezentuje. I myślę, że powie też o swoich nagrodach. Nie zaśpiewać, nie zaśpiewać. Przepraszam.
musiałam tutaj załatwić pewne sprawy, żeby transmisję na żywo z naszego finału obejrzał cały świat, a nie tylko moi znajomi. Więc drodzy Państwo, właśnie zanim Tomku oddam Ci głos, chciałam w tym momencie serdecznie podziękować jury. Udało mi się stworzyć jury idealne, słuchajcie. Jury, które już w zeszłym roku zgodziło się oceniać nadsyłane przez Was teksty i w tym roku poprosiłam ich o to również, no bo jak ma się idealne jury, no to jak można inaczej. Drodzy Państwo, Wasze teksty oceniali obecna tutaj Joanna Cieśniewska, piosenkarka, autorka tekstów, instruktorka śpiewu. Obecny tutaj ze mną Tomasz Daczko, wielkie brawo. Kolonista, redaktor prosto z gminy. Jest z nami również pani Jolanta Śmielak-Sosnowska, brawo. Autorka, wieloletnia redaktorka Ziemi Sochaczewskiej oraz niestety nieobecna dzisiaj z nami fizycznie, ale obecna duchem, Natalia Fijewska-Zdanowska. Autorka dramatów, reżyserka, instruktorka teatralna. Dziękuję im za ich wrażliwość i za taką wielką uważność w pochylaniu się nad Waszymi tekstami, bo uwierzcie mi, że właśnie w ten sposób je oceniali. A jeszcze jako ciekawostkę dodam Wam, że Wasze teksty były oceniane anonimowo, ponieważ jury otrzymało je bez Waszych nazwisk, tak aby nie było wątpliwości, że będą je oceniać obiektywnie. A ponadto Tomasz, który jest redaktorem Prosto z Gminy, za chwilę wręczy też wyróżnienia właśnie od tego pisma, któremu dziękuję za to, że wsparł naszą inicjatywę. Tomku. Szanowni Państwo, dzień dobry przede wszystkim. I takich kilka słów podsumowania. Nie ukrywam, że udział w pracach komisji konkursowej był dla mnie ogromnym przeżyciem. Po raz kolejny dostarczył mi wiele wzruszeń. Ja chciałbym zacząć tą swoją krótką wypowiedź cytatem z Norwida, że słowo piękne i prawdziwe może skruszyć mury, zjednoczyć serca i umysły wszystkich pokoleń. I rzeczywiście to słowo, którym paracie się na co dzień, którym posługujecie się, dotarło do nas, wzruszyło nas, bo tak we współczesnym świecie trudno znaleźć ludzi, którzy potrafią wyrzucić na zewnątrz swoje emocje, przeżycia i wprowadzić nas w swój intymny świat. I za to przede wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. I tyle z mojej strony, bo nie chciałbym tutaj się powtarzać, bo koleżanki już to powiedziały. I co, przejdziemy do wręczenia nagród? Tak. W imieniu pana wójta Marka Olechowskiego i w swoim imieniu chciałbym wręczyć 3 wyróżnienia specjalne redakcji Prosto z Gminy. Nagrody są takie same. Kolejność jest przypadkowa. Wyróżnienie specjalne w 2. powiatowym konkursie literackim Szuflada 2021 Prosto z Gminy, Teresiński Miesięcznik Samorządowy przyznaje pani Annie Goguł za tekst Gdzie są granice. Drugie wyróżnienie specjalne. Prosto z gminy przyznaje pani Grażynie Starus za tekst Moje wspomnienia. Wielkie brawa. Pani Grażyno, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dzięki. Gratulacje. I trzecie wyróżnienie. Prosto z gminy przyznaje pani Monice Bochyńskiej za tekst List Drogi Przyjaciele. Gratuluję. Ja tylko dodam, że kryterium, którym kierowaliśmy się, przyznając te wyróżnienia specjalne, było to takie lokalne kryterium, także odnoszące się tutaj do tego miejsca, do Teresina. I ja już napominam, że w najbliższym numerze Prosto z Gminy będzie wydrukowany pierwszy wyróżniony przez Prosto z Gminy tekst, a będzie to tekst pani Moniki Bochyńskiej odnoszący się do honorowego obywatela gminy Teresin, pana majora Henryka Kucharskiego. Dziękuję bardzo. Wracamy do deszczowej konwencji. Zapraszam na scenę Łucję Niedzińską.
która wykona deszczową piosenkę. Jest to piosenka napisana jak najbardziej dla dzieci. I taką mam refleksję po też przeczytaniu tekstu w najmłodszej kategorii wiekowej, której wyniki za chwileczkę zostaną przedstawione, że to jest trudno, bardzo trudno napisać dla dzieci dobry tekst, piosenki, dobry wiersz, dobrą bajkę. Ja mam syna 8-letniego i bardzo, bardzo skrupulatnie wybieram lektury, które mu czytam i wiem, że jest to strasznie trudne. W piosence jest niestety o tyle trudniej, że jeszcze do tego wszystkiego trzeba dość prosto napisać muzykę. Jest to jedna z moich ulubionych dziecięcych piosenek, deszczowa piosenka, napisana przez żelardowską autorkę Sylwię Gutkowską. Piosenka, która ma lat chyba już ze 30, a mimo wszystko jest po prostu wesołą dziecięcą piosenką. I Łucja Niedzińska. Wyniki w kategorii wiekowej dzieci do lat 12. Obecne osoby poproszę o odbiór wyróżnień i nagród. Wyróżnienia otrzymują Maciej Matarzyński za tekst Magiczny Pierścień. Wielkie brawa. Drugie wyróżnienie otrzymuje autor o pseudonimie Franek za swoje teksty Śmiech i Zmierzch. Wielkie brawa dla niego. Mam nadzieję, że Franek ma to wyróżnienie. I w tej kategorii postanowiliśmy przyznać dwie pierwsze nagrody. Autorki tych tekstów poprosiliśmy o to, by je przedstawili tutaj Państwu na żywo. I w tej chwili zapraszam na scenę Łucję Niedzińską, laureatkę pierwszej nagrody za tekst Bruno. Wielkie brawa. Łucja, zgodzisz się przeczytać Bruno dla nas? To może to odłożymy. Ja ci to podtrzymam.
Bruno. Pewnego ślicznego dnia nad strumykiem siedział sobie chłopiec o imieniu Bartek. Rzucał kamieniami w wodę i smucił się z nieznanego powodu. Rodzice chłopca próbowali wyjaśnić to, czemu się tak zachowuje, ale nie powiodło się. Patrzyli na Bartka co dzień. Patrzyli, jak jego ponure czynności robiły się coraz gorsze. Bartek zawsze z babcią malował obrazy zrobione przez jego dziadka. Dziadek miał na imię Bruno. Umarł rok temu. Chłopcu nie podobało się to, ale przywykł. Po śmierci dziadka ciągle bawił się z różnymi zwierzakami z lasu. Dziadek lubił zwierzęta i zawsze siadał przy strumyku. Tak jak teraz. Tylko wtedy się uśmiechał, a teraz pojawiał się smutek na jego marzycielskiej twarzy. Babcia też odczuwała smutek. Nawet w tej chwili go odczuwa. Wie, o co chodzi chłopcu. I ona miała zaraz umrzeć. Chłopiec wewnętrznie to czuł. Siadał przy strumyku, by poczuć siłę. Wiedział, że straci za niedługo ważną osobę. Babcia i dziadek byli takimi strażnikami całego życia ludzi i zwierząt. Gdy oni znikali, pojawiali się nowi strażnicy. Lecz wtedy nowy strażnik czuje się, jakby dookoła niego był zimny, wręcz lodowaty śnieg. Na drzewach dość szary, a nie biały mróz, choć było lato. A zwierzęta różnego rodzaju czuły się tak, jakby nie było jedzenia ani picia. Taki smutek ogarniał każdego, kto wewnętrznie czuł, że coś złego się dzieje. W końcu Bartek wrócił do domu, bo miał dosyć chłodu, nawet jeśli naprawdę go nie było. Zaczął rysować babcię i dziadka. Nagle do pokoju weszli rodzice. Synu, mam bardzo złą wiadomość, rzekł tata. Jacyś nieznani nam ludzie napadli na świętą grotę tajemnic. Była tam babcia. Niestety nie przeżyła tego. Pamiętaj, że zawsze z nami będzie. Ale jak to? Skąd wiecie? Chcę do babci, krzyczał zrozpaczony Bartek. No i zrobił to, co zawsze. Usiadł na trawie przy strumyku. Nie wiedział, co robić. Synku, proszę, to od babci. Leżało u niej w szafce. Mama podała chłopcu tajemniczą kopertę. Witaj, Bartku. Po mojej śmierci nikogo nie ma na straży groty. Tajemnice tej magicznej jaskini muszą zostać zachowane. Inaczej nie uda się utrzymać przy życiu ludzi i zwierząt. Będziesz strażnikiem. Dogadujesz się ze zwierzętami. Widzę to. Odwaga i mądrość w tobie drzemie. Weź mapę spod mego łoża, zapas jedzenia i coś ważnego dla ciebie. Weź także kamień i krople wody. Udaj się do groty, zobacz, jak ona wygląda i znajdź swojego zwierzęcego opiekuna. Moim był niedźwiedź. Umarł on wraz ze mną. Pamiętaj, że cię kocham. Powodzenia, dzielny strażniku. Babcia wiedziała, że on to zrobi. Wierzyła w niego. Gdy czytał list, czuł się, jakby babcia stała przy nim. Wiedział, że musi to zrobić. Rodzice uważnie mu się przyglądali. Zabrał plecak i spakował wszystko, co kazała babcia. Plus oczywiście coś ważnego dla niego. Nie zastanawiał się długo. Wziął rysunek babci i dziadka. Dodawało mu to sił. Chodził po uklepanych kamieniach na brzegu rzeki. Chłodny, lecz ciepły i niepozorny wiatr go otulał. Kiedy zrobił sobie przerwę na kanapkę, usłyszał łubutu, bum, bum. Nie miał pojęcia, co to jest. Wystraszyło go to tak bardzo, jak wtedy, gdy umarł dziadek. Chciał się schować, ale coś mu nie dało spokoju. Zrozumiał, że ten dźwięk dochodzi z groty tajemnic. Powoli zaczął się do niej zbliżać i zauważył tych nieznanych mu ludzi. Szybko się schował i obserwował, jak wybiegali. Ze starymi skarpetami? Zdziwił się Bartek. Przypomniał sobie wtedy wierszyk, który mówili mu rodzice i dziadkowie także. Dobrzy ludzie widzą rzeczy stare, zniszczone i brudne. Źli widzą srebra, złota i skarby cudne. Mają szczęście w nieszczęściu ci, co się starają. Ci często wygrywają. On bał się, że jest złą osobą, lecz widząc stare skarpety, chyba nią nie był. Chwilę odczekał i wszedł do środka groty. Nie było tam nic. Było pusto. Jego oczekiwania były inne, ale babcia mówiła, żeby jej pilnował. Jak ja mam to zrobić, babciu? Przecież sam nie dam rady.
A jeśli wrócą? Mówił niby do siebie, a niby do babci. Nagle do groty wbiegł niedźwiedź. Był wystraszony. Miał wielkie i bardzo czarne źrenice. Bartek, widząc go, poczuł, że miś boi się tak jak on, gdy stracił kogoś bliskiego. Niedźwiedź odwrócił się i podszedł do Bartka. Przytulił się. To było co najmniej dziwne i niespodziewane. Wiesz co? Jesteś fajny. Chcesz być moim przyjacielem? Zapytał chłopiec. Niedźwiedź z entuzjazmem mruknął. Brzmiało to jak tak, pewnie, więc uznał, że są przyjaciółmi. Jestem Bartek. Moja babcia też była strażnikiem, tak jak ja. I kumple był niedźwiedź, taki jak ty. Nazwę cię... Bartek popatrzył na kartkę z babcią i dziadkiem. Nazwę cię Bruno, dokończył zdanie. I nagle pojawił się za nimi duch babci. Babciu, to ty? Powiedział zdumiony chłopak. Tak, to ja. A to twój opiekun, tak? Bardzo fajny. Grota strzeże tajemnice dusz, wiedziałeś? Każdy prawdziwy strażnik o tym wie. Broń tej groty. Gdy będziesz mnie potrzebował, to przyjdź tu i po prostu mów. Ratujesz życie, mój drogi wnusiu. Do zobaczenia, odpowiedziała babcia Wiola. Do zobaczenia, krzyknął uradowany, szczęśliwy i pełen mocy Bartek. To jak, idziemy przegonić tych złych, niedobrych ludzi? Odparł z uśmiechem na twarzy chłopiec. Nie spodziewał się odpowiedzi misia. Pewnie, chodźmy, przyjacielu, odpowiedział niedźwiedź. O, wow, ty mówisz. No tak, jakoś musimy się dogadywać, co nie? Jasne jak słońce, rzekł chłopiec. Uśmiechnięty siedział przy strumyku. Od roku czasu się uśmiechał. Gdy przegonili bandytów, zjedli kanapki z plecaka chłopca. I tak skończyła się wspaniała historia. Chronili groty, rozmawiali z babcią i odwiedzali las. Czuł się, jakby był w oświetlonym lampami pięknym lesie. Było idealnie. Trochę pomagały też wiewiórki i lisy. Grota znów stała się zielona, w środku był jasno-różowy pyłek z błękitnymi kroplami wody. Kocham cię, Bruno. Jesteś dla mnie ważny. Jesteś członkiem rodziny. Mojej rodziny. Bartek zrozumiał, że śmierć babci i dziadka nie oznaczała końca. To był dopiero początek jego drogi dusz. Koniec. Dziękuję. Drodzy Państwo, jest jeszcze jedna laureatka pierwszej nagrody, a jest to Gabriela Wilczyńska za tekst Smok w kapeluszu. Wielkie brawa dla Gabrysi. Gabrysi, która niestety przebywa na kwarantannie, więc pozwolę sobie przeczytać jej tekst. Mam nadzieję, Gabrysiu, już nas oglądasz, że bardzo się cieszysz i że przeczytam to tak, że będziesz zadowolona. Był sobie smok o imieniu Grześ. Mieszkał w Krakowie. Uwielbiał nosić kapelusze. Jego ulubiony kapelusz był czarny ze złotymi piórami. Podarowała mu go babcia Jadzia. Pewnego dnia zgubił swój kapelusz. Smok długo płakał nad Wisłą. Ludzie przechodzili i patrzyli, jak smok rozpacza, ale nikt się nim nie przejął, a niektórzy tylko robili zdjęcia swoimi smartfonami. Nagle znalazły się trzy dziewczyny – Gabi, Marcysia i Misia. Zmartwiły się smokiem. Co się stało? Pyta najmłodsza z nich Gabi, która ma złote serce. Wyglądasz na smutnego, mówi najstarsza Misia. Tak, zgubiłem kapelusz, wychlipał Grześ. Pomożemy ci go znaleźć, powiedziała średnia Marcysia. Pewnie, mówią zgodnie Misia i Gabi. Więc poszli do lasu, pełni nadziei i zaczynają pytać zwierząt. Panie wilku Stasiu, wie pan co? Zwiało mi kapelusz, jest czarny, ze złotymi piórami. O, niestety nie widziałem. Proszę się zapytać sarny Karoliny, powiedział wilk. Smok stracił trochę nadzieję, ale nadal się nie poddał, więc posłuchali rady wilka i poszli do sarenki. Niestety sarna też go nie widziała. Pytali się więc wszystkich. Sowy Bożeny, wiewiórki Uli, żubra Marka, bociana Konrada, łosia Zbigniewa, królika Michała, zająca Mikołaja i małej lisicy Łucji. Nikt nie widział nakrycia głowy stwora. Odpowiedź na to pytanie mogły znać jeszcze tylko niedźwiedzie, ale wszyscy się ich bali. Zapytajmy niedźwiedzi, zaproponowała Marcysia. No co ty, niedźwiedzie są niebezpieczne, przestraszyła się Misia. A co tam, ja spróbuję. Gabi odważnie poszła do niedźwiedziej nory. Puk, 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 jest tam ktoś? Kto tu puka i nam przeszkadza? Groźnie zapytał niedźwiedź. Jestem Gabi. Szukam kapelusza mojego przyjaciela. Proszę, pomóżcie mi.
Niedźwiedź Jarek i niedźwiedzica Magda wpuścili Gabi do swojej nory i poczęstowali miodem. Musieli być cicho, bo ich dziecko, Hania, smacznie spało. Gabi koniecznie chciała zobaczyć Hanię. Niedźwiedzica Madzia zgodziła się i poszły do jej pokoju. Pod łóżeczkiem leżał czarny kapelusz ze złotymi piórami. To kapelusz mojego przyjaciela. Musimy go oddać. Hania znalazła go dziś na spacerze, powiedziała pani niedźwiedzica. Dam jej w zamian mojego ukochanego misia. Kapelusz musi wrócić do smoka, bo on jest bardzo smutny. Masz złote serce i jesteś odważna. Możesz zabrać kapelusz. Gabi w podskokach wracała do smoka Grzesia i dziewczyn. Pomyślała, że pozory mylą, a przyjaciołom zawsze trzeba pomagać. Zapraszam teraz na scenę Zosię Tomaszewską, w której wykonaniu usłyszymy piosenkę z tekstem jednej z najlepszych autorek tekstów, współczesnych tekstów w polskiej piosence, piosence literackiej, piosence aktorskiej, piosence poetyckiej Magdy Czapińskiej w moim magicznym domu. Thank you.
Kasia. Ale wysoka dziewczyna. Zazdroszczę. Drodzy Państwo, teraz mam przyjemność przeczytać protokół z nagrodzonymi w kategorii młodzież 12-16 lat. Trzecie miejsce w tej kategorii wiekowej otrzymuje autorka o pseudonimie Róża za tekst Lola i jej przemiana. Wielkie brawa dla Róży. Która jest na kwarantannie, więc pozdrawiamy ją serdecznie. Drugie miejsce otrzymuje Piotr Błaszczyk za tekst Niemoc moja. Wielkie brawa dla Piotra. Ktoś chyba też jest nieobecny. Tak. I autor pierwszego miejsca też jest nieobecny. To już mogę powiedzieć. No niestety takie czasy. Tak, tak, za chwilkę Ci powiem wszystko i Państwu też powiem, że pierwsze miejsce w tej kategorii wiekowej otrzymuje Witold Sęk za tekst Cisza. Wielkie brawa dla Witka. Tak, będzie się zebrać. Fantastycznie. W takim razie poprosimy Cię o odbiór nagrody, a pozwoliłam sobie poprosić Tomka Daczko, żeby przeczytał tekst Witka, abyście mogli się z nim zapoznać. Cisza. Chłopiec powoli usiadł na ławce, tak by obok niego pozostało jeszcze trochę wolnego miejsca. Wiedział, że ona przyjdzie. Zawsze przychodziła, gdy jej potrzebował. Wyrównał oddech i przestał się krzątać, by zaprezentować się jak najlepiej. W końcu się zjawiła. Piękna jak za każdym razem. Minął może miesiąc od ich pierwszego spotkania, a on już wiedział, że to z nią chce dzielić życie. Kobieca sylwetka powoli zbliżyła się. Jej postać go onieśmieliła. W niezręcznej atmosferze kobieta usiadła obok niego. Nagle napięta atmosfera uleciała, a chłopiec spojrzał na piękne oblicze. Ubrana w zwiedną jak ona sama sukienkę, z opadającą na ramiona mgłą, patrzyła na niego pytającym wzrokiem. By jednak nie wyrazić się nieodpowiednio, wolał spojrzeć w jej oczy, dając przy tym do zrozumienia, że potrzebuje czasu. Oto patrzyły na niego piękne, zielone oczy. Działały na niego jak dwa lustra, sprawiające, że im dłużej w nie patrzył, tym lepiej widział siebie. Zahipnotyzowany jej wzrokiem zupełnie zapomniał o oporach i wtulił się w miękki materiał od sukni. Otuliła go mocniej, sprawiając, że teraz mógł pogrążyć się w swoich myślach. Nie odzywał się. Była tak delikatna i płochliwa, że wolał milczeć. Z jednej strony była dla niego matką, sprawującą nad nim opiekę, a z drugiej córą rodzącą się na jego wezwanie. Kochał w niej tę tajemniczość i ulotność. Powoli zamknął oczy, by jeszcze mocniej zagłębić się w myślach. Brutalnie z zamyślenia wytrącił go szmer dobiegający z pobliskich krzewów. Płochliwa dama zdążyła się już ukryć, przestraszona szelestem. Wiedział, że przyjdzie później, teraz zaś wstał z ławki i ruszył w stronę zarośli. Zza liści wyjrzał ojciec chłopca, machający ręką, dając tym samym znak, że czas jechać. Po krótkim marszu wsiedli do auta i przy akompaniamencie muzyki z radia odjechali. Do domu dotarli już po kilkunastu minutach. Jednak już tyle wystarczyło, by chłopiec zaczął tęsknić za urokiem postaci. Jutrzejsze popołudnie miał wolne. Zaplanował więc, że pojedzie na spotkanie rowerem. Nazajutrz. Rower zatrzymał się przed ławką w parku. Chłopiec zsiadł z siodełka i mocniej naciągając kaptur usiadł na ławce. Padający deszcz, dudniący ochodnik napawał go niepokojem. Czy ona i w takiej sytuacji się zjawi?
Wątpliwości rozwiały się, gdy w oddali zamajaczyła kobieca sylwetka. Ponownie olśniewająca, ale i przerażająca. Usiadła. Choć byli we dwoje, czuć było samotność chłopięcego serca. Deszcz był już ledwo słyszalny, zamienił się w lekką mżawkę. Zaczął się zastanawiać, czy aby na pewno dobrze wybrał. Spojrzał prosto w jej oczy, by zobaczyć prawdę. Ona tu z nim była. Rozumiała go i oferowała pomoc. Mógł wejrzeć w siebie, a ona go w tym wspierała. Na jej twarzy pierwszy raz od dawna pojawił się uśmiech, nie zaś poważny grymas. Czyli dziś nie czas jest na poważne rozmyślania i szukanie trudnych odpowiedzi na jeszcze trudniejsze pytania. Teraz przyszedł moment na nieco lżejsze sercu tematy do rozmów, choć wolał je nazywać spotkaniami. Myśli zajmowały jego głowę, zaś on powoli oddawał się jej wdziękom. Czy było w tym coś złego? Oczywiście, może w tym czasie powinien się uczyć lub wykonywać inne obowiązki. Schadzki te jednak uczyły go coraz więcej, sprawiając, że za każdym spotkaniem atmosfera była lżejsza. Czego chcieć więcej? Kichnął lekko już przeziębiony. Odeszła. Nieznany czas później. Trumnę z ciałem mężczyzny złożono już do grobu, zaś zgromadzeni skupili się na tej jednej, jedynej sylwetce. Stała tu, jak przy nim wcześniej. To był jedyny cień, w którym zrezygnowała z jaśniejącej bielą sukni, zastępując ją czernią. Wiedziała, że wszyscy o niej wiedzą i tak samo jak on wcześniej czują się niezręcznie w jej otoczeniu. To była minuta dla niej. Tylko dla niej. Złożyła więc delikatnymi dłońmi jeszcze delikatniejszy bukiet kwiatów. Już po chwili oddalała się, patrząc przed siebie. Im dalej była, tym głośniejsze stawały się głosy. A może na odwrót. Wraz z tym, jak zaczęły odzywać się nieśmiałe głosy, ona odchodziła. Wtem zobaczyła jakąś dziewczynkę, która bezszelestnie szła chodnikiem. Powoli zbliżyła się, by i tym razem zaoferować swoją obecność. Zrobiło się nostalgicznie, a będzie jeszcze bardziej z czasem. Więc tym razem zaśpiewamy, czy nie ja zaśpiewam, wykonamy żart po prostu muzyczny. Żartem muzycznym jest tekst tej piosenki. Jest cały wypełniony neologizmami, takimi wyrazami, które zostały specjalnie stworzone na potrzeby piosenki. Tekst napisał Mirosław Kowalewski, a piosenka nosi tytuł Zażaglenie do losu. Zapraszam na scenę Kasię Rosę. I powiem szczerze, że brakuje mi w tym konkursie już po raz drugi tekstów lekkich, ale dobrze napisanych, bo bardzo trudno jest napisać lekkie teksty, ale z sensem. Więc zachęcam bardzo, ponieważ ja mam duszę raczej kabaretową i raczej lekką, więc zachęcam do zmierzenia się z tekstem kabaretowym, z tekstem żartobliwym. Chciałabym kiedyś taki tekst przeczytać. Zachęcam was wszystkich do tego, być może się uda. A tymczasem zażaglenie do losu. Szturwałością.
Chodźmy, krzykimy na spotkanie żagnych zdarzeń na szumiany morza, morza zew zeszkwalały falne burze, czterdziestkowe zaryczanie na wielonym żaglim murze, szanton zagrawantowanie. A gdy znów się sporci cuma obłożonym spacholeniem, serce tkliwie znów wyduma, to do losu zażaglenie. Na skiprowych szlakach marzeń w uszy wplećmy, wplećmy krzyki mew na spotkanie żagnych zdarzeń na szumiany morza, morza zew. A gdy znów się sporci cuma obłożonym spacholeniem, serce tkliwie znów wyduma, to do losu, to do losu, to do losu zażaglenie. Kolejna wysoka dziewczyna. I przykład na to, że można czegoś nie rozumieć, a może się po prostu podobać, prawda? Drodzy Państwo, chciałabym teraz zaprosić na scenę jurorkę Jolantę Śmielak-Sosnowską, poprosić, aby powiedziała kilka słów, a także odczytała protokół w kategorii wiekowej 17-25 lat. Dobrze, Jolu, czekamy. Z wielką radością chcę się z Państwem przywitać, ponieważ ten konkurs Szuflada dał mi tyle radości, tyle wrażeń. Ja przyznam się szczerze, od 20 ponad 5 lat pracuję w redakcji. Sporo czytam, ale tak wiele wrażeń i nauki, jaką wyciągnęłam z czytania, z obcowania z tekstami, które Państwo napisaliście, ja dawno czegoś takiego nie przeżyłam. Nagrodzone teksty są tak dojrzałe, są właściwie idealne. Ja nie ośmieliłabym się mimo swojej wieloletniej praktyki zmienić tam cokolwiek. Jestem wręcz dumna, że tutaj na naszym terenie jest tyle osób, które tak fantastycznie potrafią ująć w słowa swoje myśli, swoje przeżycia. To jest po prostu coś fantastycznego. Smuci mnie tylko to, jak wiele jest tekstów, w których wyczuwalny jest, namacalny wręcz smutek, pragnienie bliskości, potrzeba wsparcia oraz to, że w wielu wypadkach nie udaje się dotrzeć do osób, które tego potrzebują, a może po prostu my się nie potrafimy już otworzyć na innych, na ich chęć pomocy. Nie wiem, co to jest, ale zasmuca mnie to i chciałabym, tak jak Asia, żeby ta pandemia się już wreszcie skończyła i żebyśmy w przyszłym roku mogli przeczytać parę takich tekstów lżejszych i bardziej optymistycznych, bo to świadczyłoby o tym, że coś się jednak w tym naszym samopoczuciu zmieniło. Przepraszam, że tak długo.
Proszę Państwa, z największą przyjemnością, czy mam od trzeciego miejsca? Tak, od trzeciego miejsca. 17:25. W kategorii wiekowej 17-25 lat jury postanowiło nagrodzić trzecim miejscem tekst Czerwień nocy Aleksandry Pietryki. Wielkie brawa. Ja pozwolę sobie króciutko zrecenzować w czasie, kiedy króciutko opowieść, która rozwijała się jak fajnie napisany melodramat, nagle stała się dramatem, ale autorka zabrała nas w taki pięknie opisany świat marzeń naszych takich wyobrażeń o bajkowym życiu. Bardzo pięknie się to czyta. Drugie miejsce otrzymuje tekst W imię łowów Mateusza Borowskiego. I pierwsze miejsce w tej kategorii wiekowej jury przyznało tekstowi Dobranocka dla Europy Wschodniej Katarzyny Orzeszek. Gratuluję wszystkim nagrodzonym. To jest tekst tak dojrzały, że dorosły piszący nie powstydziłby się wysłania go na konkurs czy opublikowania. Ja tylko chciałam jeszcze dodać, skoro jestem przy głosie, że Grand Prix, którego jeszcze nie znamy, autora Grand Prix, którego jeszcze nie znamy, tekst Ziemia Sochaczewska opublikuje na swoich łamach, ale to za chwilę, nie zdradzając, kto zdobył tę nagrodę. Bardzo dziękuję za możliwość i organizatorom też dziękuję oczywiście za to, że stworzyli mi taką możliwość obcowania z waszymi tekstami i autorom. Bardzo, bardzo dziękuję, a nagrodzonym gratuluję. Jola już zdradziła, że mamy granda, ale jeszcze z Jolą się zobaczymy. Za chwilę będziesz jeszcze odczytywać dorosłych kategorię, tak? Tak. Zgodzisz się? No tak, znaczy tekst. Protokół. A ja jeszcze chciałam zaprosić Kasię Orzeszek, bo uciekła ze sceny, a chciałam, żeby Kasia przeczytała swój tekst. Dobranocka dla Europy Wschodniej. Ołowiana jesień. Dzikie, wykrzywione jabłonie wyglądają tak smutno. Wszystko wygląda tak smutno. Wysoko nad jabłoniami kłębi się niebo. Wygląda jak metalowy garnuszek zdobiony misternie emalią. Cała niebieskość to tylko malutkie pęknięcia. Już bardziej jak odpryski niż powyginane arabeski. Ale nam to nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Robi się coraz ciszej. Wata upchana w drewniane framugi wysokich okien, leciutko wygłusza gwiżdżący wiatr. Nie boimy się już wiatru. O zasmolone szyby stuka szczuplutki deszcz. Na dworze znów mrzy. Natomiast w środku jest kuchnia. Wysoka kuchnia. Kuchnia ma żółte ściany i biały sufit. W rogu mieszka kaflowy piec. W kaflowym piecu zagnieździł się wesoły ogień. Słyszę, jak strzela palone drewno. I ja też przebywam w wysokiej kuchni. Zawinięty jestem w dziergany, długi plet. Koc ten pachnie sosnami i smogiem. Wisiał cały dzień na poręczy balkonu. Pieką mnie policzki, a jednocześnie drży zimno. Oprócz wysokiej kuchni i czerwonych policzków mam również kota. Kot na imię ma Siergiej. Jest kocurem wielkim i dostojnym, o burym futrze i brązowych ślepiach. Sypia na piecu. Ma stamtąd widok na to wszystko, co mizerne i na dole. Zdarza się, choć nieczęsto, że ogonem strąca gwiazdy, bo ogon ma dwa razy dłuższy od całego cielska i nieostrożny jest bardzo. Tłumaczę mu codziennie, że trzeba być zwykłym, zwyklutkim, malutkim, grzeczniutkim,
że futerko lizać należy tylko do tyłu, na prosto i basta. A on nigdy nie słucha. Wie lepiej kocisko, jak być człowiekiem. Łypie na mnie z gorącego pieca, jak trzęsę się i chucham w dłonie. Pyszczek oblizuje nieładnie, bo na stoliku mam mleko z miodem. Nie dam ci, kocurze, mleka, a miodu ci nie dam tym bardziej. Patrzę przez okno. Na dół. Na dole snują się cienie. Odbija się od nich mgliste gazowe światło. Pomarańczowieją w poświacie. Na chodniku leżą gwiazdy. Nikt ich nie widzi. Ludzie co i rusz się o coś potykają, ale dalej nic nie widzą. Pytam się Siergieja, czy to jego sprawka, ta droga mleczna na ulicy, a on tylko mruczy posępnie, prostując długaśny ogon na wspomnienie o mleku. No cóż, jest mi źle. Siergiej, mówię do milczącego uparcie rozmówcy. Jak to jest? Gwiazdy leżą nam u stópa, my jak małe dzieci potykamy się o nierówny bruk. Wpadamy nosami w mętne kałuże. Kot zbiega z pieca. Wskakuje na parapet. Jego futro lśni, ślepia drążą we mnie dziurę. Pogłaskałam go po smukłym łbie. Wskoczył na stół i zakręcił dwa kółka wokół garnuszka z mlekiem. Napij się, Siergiej. Jesień w końcu i ciebie jakoś tam po swojemu dotyka. Nieprawdaż? Wydał z siebie zupełnie obojętny mruk i zanurzył wąsy w białym przysmaku. Jeszcze raz zerknąłem na pustoszejące ulice. Siergiej czyścił już pyszczek i mruczał wesoło. Pora już spać, maluchu, wyszeptałem. Tylko nie strącaj tej nocy żadnych gwiazd. Może komuś są bardziej potrzebne niż nam. Lucja, zapraszam Lucję. Mogłabym powiedzieć, że kolejną piosenkę napisał Konstanty i Dawąg Gałczyński, ale Gałczyński no, chyba nie napisał tej piosenki. Najważniejsze jest wybierać to, co wartościowe w piosence również. W Wielkiej Księdze jest napisane, że na początku było słowo, a w całej pracy z dziećmi i młodzieżą przyświeca cel, że najważniejsze jest słowo. Jedna z najbardziej chyba znanych piosenek harcersko-turystycznych i o dziwo właśnie tekst Gałczyńskiego, Noc Czerwcowa i Łucja Niedzińska. Wszystko chciałabym.
czas na kategorię osób dorosłych i tak jak wspomniałam, Jolu, jeśli mogę Cię poprosić o to, abyś przeczytała protokół w tej kategorii. Tutaj tych wyróżnień i nagród trochę jest. Wydaje się, rzeczywiście tak jest, że to kategoria najbardziej nagrodzona. Zaczynamy od wyróżnień. Tak. Pierwsze wyróżnienie, znaczy nie jest ono pierwsze, no są różne, tylko powiedziało mi się tak pierwsze. List drogi przyjacielu dla pani Moniki Bochyńskiej. Następne wyróżnienie dla pani Anny Goguł za tekst Gdzie są granice? Wielkie brawo. Bardzo dobry tekst. Zresztą jak wszystkie, które zostały nagrodzone. Moje wspomnienia, wyróżnienie dla pani Grażyny Starus. Wielkie brawo. I teraz zaczynamy nagrody. Trzecie miejsce ex aequo otrzymują Nina Lewandowska za pokolenie 21 i sierotę. Oraz pani Maria Wąsikowska za list. Drugie miejsce przypadło Grażynie Grobelskiej za wiersz Gabi, gdzie jesteś? Tak. Ex aequo, drugie miejsce, Kropla Barbary Felczak. Przepiękna rzecz. Gratulujemy. Pierwsze miejsce jury przyznało, w kategorii osoby dorosłe przyznało pani Mironie Miklaszewskiej za Samotność Wilka. Gratuluję wszystkim nagrodzonym dorosłym. Dziękuję. I oddaję głos Kasi, tak? Tak naprawdę oddamy głos pani Mironie. Pani Ach, Mironie, no tak. Pani Mirona będzie czytać. Mam. Bo ja mam teraz. A, ja się przygotowałam. To może odłożymy. Tak oddzielnie, żeby się nie pomyśleć. Swojej szuflady nie oddam. Jest tak piękna. Może wezmę okulary. Nie wiem, jaki tekst będzie wezmę. Powiem tak, to jest takie bardzo prestiżowe miejsce, prestiżowa nagroda i po raz pierwszy dostałam pierwsze miejsce gdziekolwiek, a uczestniczyłam już w różnych konkursach. Cieszymy się. Także teraz będę miała już całą skalę. Brakowało mi tego pierwszego miejsca. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że zostało dostrzeżone, że dostrzeżona została moja twórczość i tym bardziej, że jury miało anonimowy wiersz. Anonimowy, no tak, tak, niepodpisany. Tak. Samotność wilka. Dzierga kilometry słów. Tęczę miłości maluje z wyobraźni. Broczy po krawędziach snu. Z apetytem zaznacza na mapie siatkę dealerów. Lubi ostrą jazdę. Dociera wszędzie, choćby o dwóch kołach. Zaczynał jak inni, od miękkich. Pokancerowany żywot domagał się więcej i więcej.
pojawiły się wizje, sny coraz czarniejsze, chora zazdrość, agresja w wielu wymiarach. Zetlały korpus upadał pod krzyżem pytań. Serwowane rany dopajał oskarżeniem. Powróz zaczął pleść z wrodzoną starannością. Potem postanowił kopać doły. Wiedział, że takich jak on jest więcej. Redaktorzy życia wciąż szyją. Wybierają tylko grube nici. Z czasem powstanie mogiła zbiorowa. Dziękuję. Ja chciałabym tylko dodać, że jestem prezesem Stowarzyszenia Sochaczewskie Wieczory Literackie i te wszystkie nagrody i podziękowania to zbieram, bo cieszę się, że moje stowarzyszenie tak czynnie wzięło udział i że zostaliśmy dostrzeżeni, to tym bardziej. Dziękuję bardzo. Zapraszam na scenę Zosię Tomaszewską, która zaśpiewa nam piosenkę o takim bardzo optymistycznym tytule. Mówiłyśmy z Jolą, że te teksty i te wszystkie i wiersze i opowiadania były smutne, po prostu smutne i pesymistyczne. A autorzy piosenek mają czasem bardzo proste wytłumaczenie, jak zrobić, żeby było lepiej, żeby nam w naszym samopoczuciu było lepiej, żeby w muzyce i w tekście było lepiej. Wystarczy zacząć w dur. Wiatr rozwieje.
Państwo, chcielibyśmy wręczyć jeszcze jedną nagrodę. Jest to Grand Prix, ponieważ jury ponownie zaszalało w tym roku i postanowiło taką nagrodę właśnie przyznać. Chociaż nie mieliśmy tego w zamiarze w zeszłym roku, organizując konkurs, ale w rozmowach tak wynikło, że pojawiają się teksty, które na te nagrody wybitnie zasługują. I w tym roku Grand Prix Szuflady 2021 otrzymuje Maria Mleczko za tekst Bezimienna przyjaciółka. Wielkie brawa. Chciałabym poprosić Asię, aby zaprezentowała Wam ten tekst. To jest sposób, żeby napisać piosenkę i żeby ktoś za mnie zaśpiewał. To jest tak. Proszę nie płakać, to radosna chwila. Bezimienna przyjaciółka. Miałam kiedyś przyjaciółkę. Pojawiała się i znikała. Nigdy mi się nie przedstawiała. Zwykłam mówić na nią Megan. Megan była małomówna. Nie poznałam jej głosu, bo słowa, które wypowiadała, zawsze były głuchym szeptem. Jej oddech musiał być zimny, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo każde jej słowo przyprawiało mnie o dreszcze. Megan była delikatna. Nie poznałam nigdy jej wyglądu, bo rozmazywała mi się przed oczami. Rozpływała się, kiedy chciałam dotknąć jej miękkiej skóry. Musiała być śliczna. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo zawsze powtarzała, że nie dorównam jej urodą. Megan była pomocna. Zawsze była przy mnie, kiedy sobie nie radziłam. Doceniałam to, choć wiedziałam, że nie jest w tym zbyt dobra. Nie odważyłam się jej tego powiedzieć, aby nie zranić jej uczuć. Po prostu robiłam to, co mi kazała. Wmawiałam sobie, że ona zawsze chce dla mnie dobrze. Często kazała mi po prostu stanąć przed lustrem i pokazywała palcem na każdą nierówność mej twarzy. Czasem podawała mi żyletkę, pokazując, które miejsce nadaje się idealnie, by zaznaczyć dobitnie Megan tu była. Nie chciała chyba nadużywać gościnności, bo nigdy nie poprosiła mnie o nic do picia. Zamiast tego wolała napoić się moimi łzami. Megan bardzo na mnie zależało. Wiedziała, że od zawsze byłam samotna i kiedy tylko próbowałam znaleźć sobie innych przyjaciół, powtarzała: jeśli oni wkroczą do twojego życia, ja odejdę. Chyba nie chcesz, żebym odeszła, prawda? To pytanie było sformułowane tak, że nie mogłam się nie zgodzić. Po prostu po cichu potakiwałam. A potem z zaleceń Megan robiłam coś głupiego. Tylko po to, by ona miała pewność, że już nigdy nie będą stanowić dla niej zagrożenia. Megan się o mnie troszczyła. Kiedy ktoś z rodziny pytał, czy wszystko dobrze, radziłaby mówić, że tak. W końcu w innym wypadku będę musiała coś powiedzieć o niej. Megan bardzo naciskała, by nikt o niej się nie dowiedział. Szanowałam to i jej wolę. Ilekroć chciałam skontaktować się z psychiatrą, mówiła, że ten obcy człowiek w niczym mi nie pomoże lepiej niż ona. No chyba nie wolisz starego gbura z notesikiem ode mnie, prawda? Dopytywała za każdym razem. Chyba coś w tym było, choć jej metody nie do końca mnie przekonywały. Ulegałam. Megan za bardzo stała się już częścią mojego życia. Powodem mojego być albo nie być, żeby się nie zgodzić.
Za bardzo się jej bałam, żeby się sprzeciwić. Chyba w końcu znudziłam się, Megan. Nie protestowała, kiedy chciałam ze sobą skończyć. Raz nawet trafiłam do szpitala. Nakazała mi wypisać się na żądanie. Przecież co banda losowych osób w fartuchach może zrobić? Jedynie mnie uratują, a tego nie chcę. Miała rację. Nie chciałam. Megan dużo myślała nad tym, co zrobić, by tym razem poszło idealnie. Zaplanowała wszystko. Zamknęłam zatem drzwi. Zasunęłam rolety, a potem po prostu sznur na pranie w połączeniu z futryną od drzwi. I Megan w końcu osiągnęła swój cel. Zresztą jak zwykle. Megan nie przyszła na mój pogrzeb. Zniknęła wraz z mą duszą i więcej nie wróciła. Do tej pory nie znam jej prawdziwego imienia. Drodzy Państwo, tak jak wspominałam, nie ma dzisiaj z nami Natalii Filiewskiej-Zdanowskiej, ale chciała przekazać parę słów, które przeczytam Wam. Tegoroczna szuflada zaskoczyła mnie zarówno jakością, jak i tematyką nadesłanych utworów. Propozycje dziecięce, choć było ich stosunkowo niewiele, charakteryzowały się jednak różnorodnością form, wielością pomysłów i swobodą wypowiedzi. Z radością czytałam bajki o smoku w kapeluszu, magicznym pierścieniu i brunie, odnajdując w nich wątki zarówno baśniowe, jak i współczesne, związane z codziennością młodych autorów. Propozycje młodzieżowe były za to w tym roku głębokie i refleksyjne, skoncentrowane przede wszystkim na emocjach. Świetne opowiadania, Bezimienna przyjaciółka oraz Cisza, a także wiersz Niemoc moja opisują wewnętrzne stany młodych bohaterów, samotność i lęk, niemożność nawiązania relacji i przeżywaną pustkę. W tej samej oraz w następnej kategorii wiekowej pojawiają się jednak także propozycje literackie bardziej formalne, będące zabawą stylem i gatunkiem. Mamy więc poemat Lola i jej przemiany, napisany z wyczuciem rytmu i rymu, opowiadanie W imię łowów, będące bardzo zgrabnym fragmentem literatury fantazy, a także przewrotną Czerwień nocy, stylizowaną na dawny romans, po to, by w finale zaskoczyć czytelnika. Mamy także wyjątkowo liryczny obraz literacki Dobranocka dla Europy Wschodniej, oryginalny i bardzo obiecujący. Wśród tekstów dorosłych mniej fabuły i kreacji, więcej za to opisów własnych doświadczeń. Dorośli twórcy dzielą się wspomnieniami oraz refleksjami w tekstach poetyckich i prozatorskich. Chętnie korzystają z form literackich z pogranicza kartek z pamiętnika czy osobistego felietonu. Na pewno wspólnym mianownikiem większości tegorocznych utworów nadesłanych na konkurs Szuflada jest temat przemijania. W wielu tekstach pojawia się wątek śmierci, konfrontowania się człowieka dużego i małego z odchodzeniem osób najbliższych, z samotnością związaną z pożegnaniem, a także z samotnością sprawiającą, że śmierć wydaje się być jedyną drogą. Drugim znaczącym wątkiem są współczesne wartości, różnorodne poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, co w życiu ważne. Być może tematy tak trudne powodują, że potrzebujemy szukać wyjątkowych słów i dlatego właśnie zaczynamy pisać. Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom za Wasze myśli, którymi odważyliście się podzielić w ramach konkursu. Dziękuję organizatorom, że wspieracie rozmowę poprzez słowo literackie, dzięki której możemy dotknąć tematów, o których być może inaczej byśmy nie rozmawiali. Udział w pracach jury był dla mnie w tym roku cennym, osobistym doświadczeniem. Tego i Państwu życzę podczas lektury nagrodzonych tekstów. Z wyrazami szacunku, Natalia Filiewska-Zdanowska. Dziękujemy, Natalio, za to podsumowanie. Drodzy Państwo, tak jak napisała Natalia, teksty wyróżnione i nagrodzone zostaną opublikowane na naszej stronie na Facebooku, będą się co jakiś czas pojawiać, będą też okraszone krótkimi recenzjami, które jury zgodziło się napisać, za co im serdecznie dziękuję. Więc będziecie mogli z tymi wszystkimi tekstami jeszcze raz się zapoznać. Żałuję, że nie było możliwości, aby wszystkie tutaj na tej scenie się pojawiły, ale wtedy byśmy musieli sobie zarezerwować czas do wieczora. Ale dzięki temu, że będziecie mogli je sobie przeczytać w domu, to być może będziecie mogli do nich podejść bardziej refleksyjnie, będziecie mieli czas, aby je przemyśleć, każdy na swój własny sposób. Dziękuję, a i również prosto z gminy zgodziło się wiele tekstów opublikować. Mam nadzieję, że również pojawią się w innych sochaczewskich mediach.
Dziękuję serdecznie jeszcze raz wszystkim uczestnikom konkursu. Dziękuję pracownikom TOK-u, dzisiaj obecnym, którzy pomogli w organizacji, Januszowi, Kubie, Mariuszowi, który jest otwarty na nasze pomysły i nigdy nie odmawia. I bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Asi Cieśniewskiej i jej uczennicom za ten wspaniały recital, dzięki któremu mieliśmy nie tylko słowo, ale i dźwięk na scenie i były to przepiękne słowa i dźwięki, więc w tej chwili bardzo Was proszę o wielkie, wielkie brawa za ich pracę. Ponieważ tak dobrze Wam idzie, to poprosiłabym Was, abyście oficjalnie zakończyły finał konkursu Szuflada 2021. Serdecznie dziękuję. Zapraszam Kasię Rosę na scenę. Proszę Państwa, skończymy piosenką wyjątkową, ponieważ napisaną przez i dla ludzi wrażliwych. Niewątpliwie wszyscy jesteście takimi ludźmi i jak to już powiedzieliśmy sobie na obradach jury z Tomkiem, że człowiek wrażliwy musi pisać. Po prostu musi. Więc mam nadzieję, że to, co dziś zostało nagrodzone, na tym się Wasza przygoda nie skończy. Bo człowiek wrażliwy musi pisać. Jesteśmy wszyscy z tej samej ulepieni gliny i ci śpiewający, i ci piszący, i muzycy, i literaci, niezależnie od gatunku, jakim się posługujemy. Wszyscy należymy do krainy łagodności. Dziękuję bardzo.